Marszałku, Wysoka Izbo. Swoją wypowiedzią przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej nie przekonał mnie do tego, abym poparł projekt proponowanych zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przytoczone argumenty raczej potwierdzają potrzebę zmian w ustawie o dochodach gmin, o czym prawie wszyscy są przekonani, szczególnie osoby, które były czy są samorządowcami. Pan Rafał Szczepański nie chciał powiedzieć, że ogromne dochody Mazowsza, którymi musi się dzielić, jest wynikiem tego, że tutaj mają siedzibę dobrze wynagradzane władze państwowe oraz jego centralne instytucje. Tutaj też mają siedzibę firmy o zasięgu krajowym, więc tutaj płacą podatki. Zatem problem finansów gmin wymaga generalnych zmian, a nie zmian wyrywkowych. Takie quasi-janosikowe, tylko w odwrotnym kierunku, gdzie biedny płaci bogatym, występuje w każdym województwie. Często siedzibą firm energetycznych, gazowych, mam tu na myśli PGNiG, mają siedziby w miastach wojewódzkich. Podatki zostają w miastach wojewódzkich, chociaż gro dochodu wypracowuje teren. Dzisiaj zatem cały podatek dochodowy przypadający samorządom trafia do tej gminy, na terenie której jest zarejestrowana główna siedziba firmy czy banku. Moim zdaniem podatek powinien proporcjonalnie pozostawiać w tych gminach, na terenie których został wypracowany zysk. Czy obecna propozycja naprawi to niesprawiedliwe prawo? Dziękuję.